wieczór, drodzy widzowie. Witam was na kolejnym live na kanale Zakręceni w Lewo. Chciałem powiedzieć na live podsumowującym kolejkę finałową eWinner pierwszej ligi, ale dzisiaj również opowiemy sobie troszeczkę o finale drugiej ligi żużlowej. Rafał Żużlowy, degustator, kłaniam się bardzo nisko. Razem z portalem Speedway News będziemy mieli zaszczyt poprowadzić tego właśnie live'a. Razem ze mną jest on, Adam Małysz, polskiego sportu żużlowego, człowiek, który o żużlu wie na tyle dużo, że więcej by powiedział o karlingu. Cześć Wojtek, Wojtek Nowakowski, witam. Cześć Rafał, witam wszystkich zakręconych w lewo. Od razu pierwsze tłumaczenie, dlaczego Rafał jest na tym live'ie. No po prostu sprawdza, w jakich warunkach Matej Żagar będzie się ścigał w przyszłym sezonie. Także to by było na tyle, drodzy widzowie. Do usłyszenia. Teraz, pora na pocha. Okej, Wojtas, ufam, że podobały ci się finały, a przynajmniej jeden z nich, bo pierwszy mecz był w miarę ciekawy, jeszcze zostawia pewną furtkę do meczu rewanżowego, natomiast finał pierwszy ligowy, no był taki, powiedzmy, do jednej bramki. No, chciałem się zapytać ciebie o twoje odczucia. Powiedzcie mi w ogóle, Wojtku, zanim odpowiesz, powiedzcie nam, czy dobrze nas słychać, czy dobrze nas widać, czy wszystko gra. Dajcie znać na czacie i już, Wojtku, oddaję tobie głos. Tak, podobały mi się te mecze. Ten pierwszy przede wszystkim, no jednak troszkę myślałem, że będzie bardziej zacięte, aczkolwiek myślę, że właśnie taka troszkę większa różnica przed rewanżem, no jednak da nam więcej emocji, bo będziemy przez cały mecz pewnie patrzeć, jak to Opole będzie stopniowo tę stratę odrabiać, a to oczywiście na zapowiedzi sobie więcej powiemy. No w każdym razie taki wynik daje nam, myślę, duże nadzieje na duże emocje w kolejnej, właśnie w tym następnym meczu, w tej drugiej rewanżowej rundzie. No jeśli chodzi o Ostrowiec z Wilkami, znaczy ja już widziałem takie mecze, gdzie duże przewagi były roztrwaniane, więc wiadomo, o jaki mecz chodzi. Tak? Też drużyny tylko polskiej. Także no, nie skreślałbym jeszcze tak bardzo Wilków, aczkolwiek no, Ostrowia pokazała, w jakim jest gazie i ona akurat tego nie wypuści. Tak myślę. Tak. Zerkam sobie na czat, tutaj chłopaki piszą, że nas widać, że nas słychać bardzo dobrze. Cześć wszystkim na czacie, siema chłopaki, fajnie, że wpadliście. Z nami Krzysiek, Patryk, Wiśnia, jest Piotrek, jest oczywiście Krążek. Kto tutaj się jeszcze pojawił z nami? Uaktywnijcie się na tym czacie, będzie fajnie. Żeby uaktywnić Krążka, będziesz w Bytomiu na prekwalifikacjach kobiet do Igrzysk Olimpijskich? Odpisz tam na czacie. Dobrze, tymczasem czekamy na odpowiedź od Krążka, a my przechodzimy do pierwszego spotkania i będzie to finał pierwszej ligi żużlowej. Mecz odbył się na niemieckim terenie, w Landshut i miejscowe Devilsy, tudzież Diabły, podjęły kolejarze z Opola. Poproszę ciebie, Adamie, o planszę z punktacją tego meczu. Ta-da. Taram. Jesteśmy. Wojtku, czyń honory. Możesz przeczytać jako pierwszy, którą drużynę uważasz. Z dziewiątką Kai Hukenbeck zdobył 9 punktów i bonus. Z dziesiątką Michael Hertel 8 punktów. Tobias Busch 11, no i 1 plus 1, czyli w zasadzie cyferki te same, no ale tam plusik pomiędzy, czyli jedynka z bonusem. Dimitri Berger z 12 zdobył 14 punktów, prawie komplet. Z 13 Martin Smoliński, wcale nie pechowy, 11 plus 1. Mariusz Hillebrand 2 punkty, no i Norik Bledorn 7 plus 1. W porządku, kolejarze z Opola zapunktowali następująco. Mateusz Tonder 3 punkty, Oskar Polis punktów 8, Andrzej Kudryaszow 7, Mats Hansen 5 plus 3, Jakub Torsel 9 punktów, Bartłomiej Kowalski 5 i Mateusz Świdnicki tylko 1 punkt. Właśnie. Od tego zawodnika chciałbym zacząć. Wojtku, Mateusz Świdnicki popisywał się już w barwach kolejarza Opole bardzo, ale to bardzo fajnymi wynikami. Tutaj tylko jeden punkt. Skądinąd wiemy, że tor w Landshut nie jest najłatwiejszym torem do ścigania się i tam naprawdę niedoświadczeni zawodnicy albo tacy, którzy dopiero pierwsze kroki na tym torze stawiają, mają bardzo ciężko. No i chyba było to troszeczkę widać, bo z tego co kojarzę, chyba Mateusz pierwszy raz tam pojechał w swojej karierze. Ej, powiem ci tak, tor w Krośnie, na którym Mateusz Świdnicki jechał 14 godzin wcześniej, też nie był dobrym do jazdy dla nikogo. I myślę, że to jest właśnie to, co w pewnym sensie zabiło kolejarza. To, jak długą drogę musiał pokonać Mateusz Świdnicki, Mats Hansen, ich mechanicy przede wszystkim, no oni jednak gdzieś tam pewnie mogli się zdrzemnąć, no ale też w jakich warunkach. No i jednak dystans ponad 1000 kilometrów, tak jak mówię, no niecałe 14 godzin chyba, bo turniej w Krośnie się skończył około
około 23 po blisko 4 godzinach, a mecz, a już pierwszy bieg w Landshut ruszał o 12, tak więc no, ktoś tutaj mocno zawalił kwestie logistyczne i nie mam na myśli oczywiście mechaników, tylko no, organizatorów jednej i drugiej imprezy. No i tutaj też korzyść dla Landshut Devils, że Norik Bledorn jednak nie zakwalifikował się do stałej stawki tego finału, tylko jechał w Stralsund jako dzika karta, no i jest różnica, tak, 7+1, a nie... No 6 punktów zrobili Kowalski ze Świdnickim, akurat Kowalski nie jechał, ale Mats Hansen, no to 6 punktów do dorobku i 3 bonusy Duńczyka, tak więc... No myślę, że tutaj to było takie jakby główny powód tego, że kolejarz no, pojechał tak, jak pojechał. Rozumiem, a myślisz, że te 14 punktów przewagi dają raczej spokojny, taki spokój dla drużyny z Landshut w rewanżu? No jednak pierwszy mecz, sprawdziliśmy to przed tym live'em, Opolanie wygrali 51-39. Składy były troszeczkę inne, ale naprawdę nie były to jakieś wielkie zmiany. Nie, ja wcale nie uważam, żeby to była bezpieczna przewaga i nie nawiązuję już tutaj do tego słynnego meczu Poznania z Bydgoszczą, tylko po prostu to jest tak jak mówimy, w Landshut jest inny tor i w Opolu jest inny tor, o ile Niemcy są przyzwyczajeni do czegoś więcej, bo jednak więcej też jeżdżą za granicą niż zawodnicy Opola czy z Polskiej Ligi generalnie jeżdżą za granicą, no to jednak myślę, że tutaj Opole może troszkę ten swój pop wykorzystać, Niemcy wcale nie muszą być dobrzy, no i też za chwilę pewnie przejdziemy do tego, jak jeździli właśnie zawodnicy Sławomira Kryjoma. Myślę, że niektórym będzie ciężko powtórzyć tak dobry mecz. Kogo masz na myśli? Chociażby Michaela Hertla. To jest zawodnik, w którym ja wiem, że drzemie duży potencjał, aczkolwiek no 8 punktów to jest dobry wynik, fajna druga linia, ale no nie pokazywał nigdy tej regularności. Miewał pojedyncze mecze, no i teraz, żeby zrobić dwa mecze pod rząd w takich no, najbardziej chyba stresujących, najważniejszych pewnie meczach, przynajmniej ligowych w jego karierze, no to będzie naprawdę duże wyzwanie, zwłaszcza mówimy o meczu wyjazdowym na terenie, bądź zwycięzcy fazy zasadniczej. To się zgadza, ale z drugiej strony masz przecież jeszcze Kaja Hukenbecka, Dimitrija Berże czy Martina Smolińskiego. To są no, żużlowcy no, bardzo doświadczeni, szczególnie mam tutaj na myśli obu Niemców. Tak, no Berże, można powiedzieć, że jak na drugą ligę to też jest zawodnik dosyć doświadczony na tych torach. Ale też z drugiej strony no myślę, że tak jak na przykład Hertlowi się taki drugi super mecz, bo jak na jego warunki to był bardzo dobry mecz, nie przydarzy, tak też myślę, że na przykład Mateusz Tonder też pojedzie już dużo lepiej na własnym torze i po prostu pojedzie lepiej w drugim meczu, jemu się nie przytrafi drugi tak słaby mecz. Następna runda tych Mistrzostw Świata Juniorów jest po pierwsze w Pardubicach, tak więc no bardzo blisko Opola, a po drugie jest w piątek, a nie w sobotę, więc na niedzielne południe już ze spokojem jeszcze tam zdążą się w sobotę wyluzować, czy to właśnie Świdnicki, czy Hansen przed... Nawet, być może Hansen nawet zdąży poświętować i się odkacować. No oczywiście wierzę, że tam żadnego alkoholu nie będzie, ale... Sportowcy nie piją, to trzeba sobie jasno postawić sprawę. Tak. Znam sportowców, ja wiem, że oni nie piją. Nie no, lampka nikomu nie zaszkodziła, prawda? Czy nawet ale lampka się nie pije. Lampka stoi na biurku i świeci. Okay. Lubimy w suche żarty, drodzy widzowie, tak, lubimy w suche tak, żarty. Tak. I nie tylko... Na korzyść kolejarza może właśnie też działać to, że będzie tam Mateusz Świdnicki na tym torze, który już komplety tam robił raz 15, raz 9 punktów w trzech startach. Wiesz, on ten tor zna, rozumie jego trajektorię, potrafi połapać punkty. No i myślę, że w rewanżowym meczu to nie będzie jeden punkt, ale możemy się kręcić koło dwucyfrówki nawet. No i teraz widzisz, 14 punktów, no to jest, wystarczy, żeby Świdnicki te 14 dołożył do kompletu i już jest wygrana, tak? To nie jest niemożliwe. No, wiemy, że lecimy troszeczkę grubo, ale to nie jest niemożliwe, bo już to... Nie, no, myślę, że sam mecz rewanżowy myślę jednak będzie do jednej bramki. Może nie aż tak wyraźnie jak ten, do którego za chwilę przejdziemy, Ostrowiak-Krosno. Będzie pewnie do jednej bramki na korzyść Opola, ale będziemy śledzić po prostu bardziej uważnie wynik dwumeczu, niż tego pojedynczego spotkania rewanżowego ze strony właśnie. Myślisz, że menadżer drużyny z Landshut, pan Sławek Kryją, ma jakieś asy w rękawy i będzie w stanie jakoś poukładać ten zespół tak, aby te 14 punktów za wszelką cenę odrobić? Myślisz, że jest w stanie coś takiego wymyślić? Masz na myśli, żeby utrzymał? Tak. Obronić.
No jedyny, który w zasadzie by tutaj był takim zawodnikiem do zmiany, tak się wydaje, to jest Tobias Busch. No ale widzieliśmy to w półfinale, kiedy za Hertla i Busha, gdy mieli już no, dosyć pewną przewagę nad kolejarzem Rawicz, pojechali Valentin Grobauer i Nick Szkoria. No i nie bez powodu oni nie pojechali w tym finale. Tak więc może faktycznie zdecyduje się na Grobauera za Busha albo na Szkorię, bo widzę, że tak, jeszcze ma miejsce dla zagranicznego jednego zawodnika. Być może tak zrobi, ale no to już jest troszkę jego ryzyko, bo natomiast Busch to też jest dosyć zawodnik doświadczony, chociaż nie można wykluczyć, że Grobauer by pojechał lepiej czy gorzej. No to jest zawsze takie spekulowanie, czy to jak na giełdzie, czy to no po prostu tak jest w sporcie, tak? I myślę, że no trening przedmeczowy rozstrzygnie, czy pojedzie Busch, czy Grobauer albo Szkoria, ale to jest chyba jedyne miejsce, gdzie Sławomir Pieją mógłby się pokusić o jakąś zmianę. Mhm. Rozumiem. To w takim razie, no, czy uważasz, bo to takie pytanie też mi bardzo, bardzo chodzi po głowie, czy uważasz tak samo zresztą jak ja, że Landshut Davis to jest chyba największa niespodzianka tego sezonu. Przed sezonem wiedzieliśmy, że będą się starać, wiedzieliśmy, że to nie będzie drużyna do bicia, że będą w stanie się postawić na jednemu przeciwnikowi, natomiast w finale ich nie widziałem, powiem szczerze, i nie sądziłem, że będą tak mocno kandydować, jeśli chodzi o walkę o awans. Tak, to z jednej strony jest niespodzianka, z drugiej, no weźmy pod uwagę to, co się wydarzyło w Rawiczu, gdzie w pewnym momencie no, zakręciło im Leszno Kurek ze wsparciem w postaci Liceja i paru juniorów, tak więc no jednak tutaj jeden faworyt znowu gdzieś tam odpadł. No i też weźmy pod uwagę, że przed sezonem nie widzieliśmy w tej drużynie Dimitriego Berże, który miał kontrakt w Bydgoszczy i nadal go ma, bo do Landshut został wypożyczony. I myślę, że to był znaczny game changer ze strony Landshut Devils i to jest zawodnik, który ich mocno wywindował. Najpierw do playoffów, potem do finału, no i może nawet do pierwszej ligi, a to zobaczymy za tydzień. W porządku. Adamie, jak nas słyszysz, jak nas tutaj śledzisz cały czas, staw proszę ankietę, kto awansuje do pierwszej ligi żużlowej, do winner pierwszej ligi żużlowej, bo tutaj na czacie opinie są dość podzielone. Jedni mówią, że Opole, drudzy, że Landshut. Na przykład Kowalinio pisze, że gdyby Opole nie ściągało tylu zawodników z Ekstraligi, to wynik byłby mu obojętny. A tak trzyma kciuki za Landshut również ze względu na Hukenbecka i Berże. No właśnie, jak ty się do tego odniesiesz? No jednak każdy zespół drugoligowy może sobie posiłki z innych miast ściągać i to nie jest coś nielegalnego. Pewno, że może, tylko pytanie jest, co to świadczy o zarządzaniu, czy planowaniu planowaniu drużyny, tak, przed sezonem, jeśli w trakcie musi się czymś takim posiłkować. Landshut nie musi, oni tylko ściągnęli Berże, który no nie robił nic wielkiego w pierwszej lidze, więc też ciężko mówić, żeby to był jakiś wybitny zawodnik na tym wyższym poziomie, tak, nie bez powodu Bydgoszcz go sobie swobodnie puściła, a miała problemy kadrowe w tym sezonie przecież Polonia. No i okej, okay, no są te okienka i faktycznie jakieś pojedyncze zmiany można robić, ale zobacz, Hillebrand czy Bledorn, no to też są, to są juniorzy, mało doświadczeni. Bledorn, owszem, wielkie odkrycie tego sezonu, no ale Hillebrand, czy za niego mógłby jechać tylko Niedermayer pewnie, no to tam już jest pole, żeby kogoś ściągnąć, ale też pamiętajmy, że no zagraniczne drużyny, Landshut, Wittstock, Daugavpils są na trochę innych prawach, jeśli chodzi o zawodników. Inaczej się u nich rozumie zawodnika obcokrajowego, a krajowego, tak więc tego juniora krajowego, no to musieliby skąd ściągać? No z Wittstocka. Wittstock miał tak słabą kadrę, że nie mógł sobie pozwolić, żeby kogoś wypuścić. Tak więc no myślę, że po prostu Landshut bardzo dobrze, po pierwsze wykorzystało tę niepewność związaną ze startem Wittstocka i ściągnęli praktycznie wszystkich najlepszych Niemców, no chyba oprócz Kevina Belberta, który trafił do Poznania, bo jego interesowała jazda w polskim klubie, w polskiej lidze. Nawiasem rzecz mówiąc, indywidualnego mistrza drugiej ligi. Tak jest. No zobacz, ledwo prezes Łaciński ustąpił, a już Karczmarz świetnie pojechał w Ekstralidze, Welbert został mistrzem drugiej ligi, same sukcesy, a to tylko tydzień z nowym zarządem. Widzisz, czyli wiemy, kto był tym hamulcowym, tak? Tak to się... No to było wiadomo już przed tym walnym, ale dobra, już zostawmy ten Poznań, to o tym było naprawdę żużla. No i kolejarz Opole z kolei, no tak jak mówię, nie czują się najwyraźniej pewnie i co sobie muszą teraz myśleć, czy to Polis, Kudryaszow, Hansen i Tosser, którzy są w tej drużynie od początku i sobie myślą, kurczę, no nawet jeśli awansujemy, czy my mamy teraz pewne miejsce, jeżeli już w drugiej lidze za Brzozowskiego ściągają Pondera, już gdzieś tam jakieś te nerwy były w Daugavpils, czy on pojedzie, nie pojedzie, też nie ma jakiejś pewności.
Ja bym się nie czuł dobrze w takim klubie, gdzie w każdej chwili można mnie odstrzelić, bo a to se ściągniemy ekstraligowca jako gościa. A nawet i to jeszcze w taki sposób nieprzemyślany, bo bez jakiejś dokładnej analizy, przynajmniej bez pewności tego, że się zrobiło dobrą analizę, bo okej, Thunder mógł ostatecznie jechać, ale nie byli sami tego pewni, czy może, więc no... Tak, tam było dość dużo kontrowersji z tym ściągnięciem, tak, czy może, czy nie może. Na ile czytelne są regulaminy, ale po to jest menadżer czy kierownik drużyny, żeby ten regulamin, tę wielką knigę mieć w małym paluszku, tak więc... No jednak myślę, że tutaj jednak jest ta różnica właśnie na górze, zarządzaniu drużyną z Opola i drużyną z Landshut, no ale ostatecznie wynik nie jest tam przy zielonym stoliku, czy nawet nie chodzi o zielony stolik, ale po prostu tam gdzieś u tych panów w garniturach, chociaż też czasem chodzą w dresach, no tylko jednak na torze i to właśnie ci panowie w kewlarach zadecydują o tym, kto pojedzie, która drużyna pojedzie w pierwszej lidze. Aczkolwiek no nie zdziwiłbym się, gdyby zawodnicy z Opola nie mieli jakby takiej pewności, bo nie uwierzę chęci jakimś sabotażu, tylko po prostu nie czuliby się pewnie, czy brakuje im może dodatkowej motywacji, żeby awansować, bo jako takiej osobistej, a nie tylko drużynowej. Wiesz co, ale Wojtek, powiem tak off topic trochę, nie podoba mi się, że kategoryzujesz ludzi na garnitury i na kewlary, to powinniśmy wszystkich szanować tak samo. Jasne, tylko wiesz, nie chodzi mi tutaj o szanowanie, tylko chodzi mi o tych, którzy jakby, no wiesz, no jednak ci w garniturach nie jeżdżą, tak? To ci w kewlarach decydują o wyniku. Ci w garniturach decydują o tym, kto w tych kewlarach, kto w te kewlary opolskie czy landshutowe założy, więc... A może ci w garniturach... Jedna drużyna, ale widać, kto tutaj wykonuje jakby tę swoją garniturową pracę, według mnie przynajmniej, lepiej jest to ekipa Landshut. A może ci w garniturach utożsamiają się jako żużlowcy? No to niech wsiadają na motor i niech pojadą. No chciałbym zobaczyć ten wynik. To już by nie było 2:38. To mogłoby być troszkę większa różnica. Wybaczcie mi te żarty, po prostu naczytałem się głupot dzisiaj. Nie mogę się powstrzymać. Nie tylko, chyba i nie tylko naczytałeś, ale to... Dzięki. Widzę, że pracujesz na kolejną odpowiedź, tak? Będziesz wycisnął przez cały odcinek i na końcu muszę cię znowu zgadzić jak ostatnio. No, starczy. No już mi groziłeś, że mnie kopniesz w wąsa, także... No, są plotki pomówienia, nic takiego nie powiedziałem. Masz na to dowody? Mam świadka w postaci Adama, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że on wcale nie musi być po mojej stronie. Raczej nie będzie. Też ścisnąłem. W porządku. Wracajmy do tego spotkania jeszcze na moment. To niezdecydowanie takie, powiedzmy, kadrowo-transferowe, jeżeli mogę to tak nazwać, ze strony Opola, świadczy moim zdaniem tylko i wyłącznie o tym, że tam jest gigantyczne ciśnienie na awans. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz Opole jeździło w wyższej lidze niż druga. Dawno. To było naprawdę dawno. Na czacie nam ktoś na pewno za chwilę napisze, bo od tego mamy ten czat, żeby nam nasi widzowie takie rzeczy pisali. No ale ciśnienie to jedno, ale z drugiej strony... Pomyśl sobie o takich drużynach, które jednak sukces odnoszą. To są w większości, tak to mówię z perspektywy lat, one robią małe zmiany kadrowe, choćby Unia Leszno w tych swoich najlepszych czasach, nie mówię w tym sezonie. Chociaż też no, jeżdżą jednak stałym składem. No one jednak się trzyma jednej siódemki, drobne zmiany tylko. A jeżeli sobie przypomnę, nie wiem, upadającą Piłę, upadający Kraków, no to tamta kadra, i to mówię o zawodnikach, którzy wyjechali na tor, no to była taka szeroka. Więc i nic to nie dało, nie dało się tego utrzymać, nie dało się o nic powalczyć, tak? Więc no po prostu taką właśnie mam teorię, że jednak drużyny, które mniej rotują składem, pokazują swoją pewność i mają prawo się czuć pewnie, bo po prostu odrobili swoje lekcje, ewentualne jakieś drobne zmiany. No są wliczone oczywiście w to, co się dzieje na przestrzeni całego sezonu, ale jednak mówimy o pojedynczych zmianach, a nie wymienianiu paru zawodników, którzy wcale przecież nie jeździli jakoś tragicznie, tylko przecież Opole do tej fazy zasadniczo wygrało podobnym, też trochę zmienionym składem, a tutaj nagle jeszcze się wzmacniają i w zasadzie nie wiadomo po co, bo myślę, że daliby radę też i bez Bartłomieja Kowalskiego wygrać. No i się okazało, że tutaj tak naprawdę Mateusz Świdnicki położył im trochę ten mecz w lancu. To się zgadza. Tutaj właśnie zapytaliśmy czat o to, kiedy Opole jeździło w wyższej klasie rozgrywkowej i Patryk napisał, że w 2016, jak połączyli pierwszą i drugą ligę. Słuszne spostrzeżenie, aczkolwiek nie do końca o to nam chodziło, ale za chwilę
Powiedzmy, który w innej klasie rozgrywkowej niż ostatnia, no bo wtedy były dwie, no to ta pierwsza była, ta niższa była jedna, ale chodzi nam o to, której nie jeździli w najniższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Tak, ale Darksham zaraz napisał, że od 16 lat nie jeździli w wyższej lidze, więc... O, w wyższej lidze i o to nam chodziło dokładnie. Dokładnie, dokładnie. A też padło bardzo fajne pytanie, czekaj, zaraz ci je tutaj przytoczę. Kowalinio, czy nie uważacie, że druga liga powinna jeszcze bardziej doprecyzować ilość posiłków z Ekstraligi jako takich, bo może być dwóch gości, a żeby mógł jechać Thunder, to wypożyczają Kowalskiego i dla mnie jest to słabe. No to jest właśnie też troszeczkę to, o czym ty mówiłeś przed chwilą, że tych wzmocnień było masę, ale to, czy uważasz, że to jest etyczne? I wiesz co, ja trochę bym odpowiedział pytaniem na pytanie, czy tylko w drugiej lidze, bo ja cały czas pamiętam, co się działo w zeszłym roku z zawodnikami Torunia. Cała drużyna spadła do pierwszej ligi, a żaden z zawodników tam praktycznie nie opuścił Ekstraligi, bo i tak jeździli właśnie jako goście w Ekstralidze. I to trochę ukrócono i teraz no jakby znowu mamy tę dwoistość pomiędzy Ekstraligą a pierwszą i drugą ligą. Mamy inne regulaminy na Ekstraligę, inne na pierwszą, drugą. I kompletnie się to wszystko miesza, jakby ujednolicić wszystko. Ja nie mówię, że rozdzielić tutaj, że wrócić do jakby zarządzania tym wszystkim, no bo jednak jest inny poziom najlepszej ligi świata, a tych niższych lig. Ale jednak no, chodzi o to, żeby tutaj no, jakby usiąść razem, wypracować jeden regulamin wspólny dla Ekstraligi pierwszej, drugiej ligi i się tego trzymać, a nie wymyślać tutaj jakieś znowu pomysły, bo akurat temu klubowi to pasuje, a ten jest drugą drużyną tak naprawdę oficjalnie, a nie unileżno, a nie ściąga tylko gości, a inna drużyna niby też jest drugą drużyną, mam na myśli Poznań jako drugą drużynę Gorzowa, a może liczyć tylko na wypożyczenia i gości, a nie na takie swobodne sobie przerzucanie Smektały, czy Liceja, czy innego kogoś. Wiesz, prosisz o to, aby regulamin rozgrywek był ujednolicony i logiczny. Wydaje mi się, że prosisz o trochę za dużo. Ja nie proszę o za dużo, po prostu to przekracza możliwości, a to nie jest wcale dużo, tylko nawet to niewiele przekracza możliwości władz naszego żużla, no ale zostawmy tych ludzi. No cóż, no zostawmy tych ludzi. Przypomnijmy, 14 punktów do odrobienia ma Kolejarz Opole. Devils przyjadą do Opola już w następną niedzielę. Jako niespodziewani faworyci. No jednak te 14 punktów dla mnie to dalej jest i dużo, i mało, i nie wiem, co o tym meczu myśleć. I jeżeli Landshut naprawdę ogarnęłoby ten awans, to dla mnie byłaby bardzo duża niespodzianka. Może nie jedna z największych w tym sezonie, bo już kilka takich było. Natomiast no, to jest wynik, którego bym się jakoś tak no, nie spodziewał. No, zresztą mieliśmy odcinki o każdym klubie przed sezonem i chyba wytypowałem Landshut na 4. miejscu, z tego co pamiętam, czy na 3. już nie jestem pewien. Tak, no mówię, tutaj zmieniła się optyka trochę jak Berże dołączył, no i też trochę inaczej na pewno rozpatrywaliśmy Bledorna, który debiutuje w tym sezonie w takim poważnym żużlu i radzi sobie naprawdę dobrze. Mówimy oczywiście o drugim. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, kim jest ten chłopak, jak omawialiśmy. No dokładnie, no, nikt z nas nie wiedział. Pewnie Krzysiek wiedział, bo on coś tam na pewno od 250 na pewno. No to było, nie 80, bo on coś tam chyba zdobywał, coś Krzysiek ostatnio mówił. No ale... No pojechał świetny mecz ten w Daugavpils, potem parę słabszych, no ale jednak trzymał całkiem niezły poziom i no jest takim, tak, to jest taki junior, którego potrzeba w każdej drużynie. Czasem zrobi swoje, czasem zrobi więcej, czasem zawiedzie, no ale od tego są juniorzy, żeby się objeżdżał. Dokładnie. Adamie, poproszę o zamknięcie ankiety, zaraz będziemy wiedzieli, co nasi widzowie myślą na temat awansu, która drużyna awansuje do pierwszej ligi. Tak jest. Kto awansuje do pierwszej ligi? Landshut 57%, Opole 42%. Także waszym zdaniem jednak to niemiecki zespół zasili szeregi pierwszej ligi żużlowej, a my chyba będziemy się wstrzymywać od zdania. Co Wojtek? Chyba, że uważasz, że wiesz. Nie, ja wiesz co, ja mogę powiedzieć, ja się nie znam na żużlu, więc... Ja też nie, dlatego się nie będę podejmował wyzwania. Dokładnie. Nie bym powiedział 50-50, jedna albo druga drużyna. No szanse są, tak jak mówisz, po 50%. I mam nadzieję, że nie ma tutaj na czacie żadnego profesora matematyki ze specjalizacją rachunek prawdopodobieństwa, bo on zjedzie za to wszystko od góry do dołu. W porządku. Chciałbyś jeszcze dodać coś na temat tego spotkania? Jest coś, o czym powinniśmy powiedzieć, a nie powiedzieliśmy? Nawet jeśli to przez 3 dni coś się przypomni i sobie to powiemy na zapowiedzi. Na podsumowaniu chyba. Nie no, dzisiaj jest poniedziałek, dzisiaj jest podsumowanie, ja mam na myśli czwartkową zapowiedź.
Dobra, okej, okay, wszystko wiem. Przechodzimy chyba do pierwszej ligi już, co Wojtek? Jesteśmy na to gotowi? Okej, więc pierwszy mecz finałowy pierwszej ligi żużlowej odbył się w Ostrowie Wielkopolskim i miejscowa Ostrowia. Specjalnie będę mówił tą nazwę, ponieważ tutaj lokowania produktów nie ma, podejmowała Wilki Krosno. Mecz zakończył się 60-30 dla gospodarzy. No to jest trochę dużo, ale przeczytajmy najpierw punktację, potem będziemy mogli spokojnie omówić sobie to spotkanie. Adamie, poproszę o planszę. Wojtku? No i co, mam sobie znowu wybrać? A czemu nie? No dobra, to ja po wielkopolskiej linii Ostrowie wezmę. Nikolaj Klint 4+2, Tomasz Gapiński 14 punktów, Oliver Berntson 11+2, Patryk Hansen dla odmiany 12+1, Grzegorz Walasek 8+1, Jakub Krawczyk 7+1, świetny mecz, Sebastian Szostak 4+1, Jakub Poczta nie wyjechał, bo nie musiał. Nie wyjechał, bo nie musiał. Wilki Krosno, Tobiasz Musielak 8+1, Wacław Milik 9, Patryk Wojdyło 4, Mateusz Szczepaniak 1, Andrzej Lebiediew 7 punktów, Kamil Marciniec 0, Aleks Redlewski 1 i Jan Kwech nie wyjechał na tor, choć może musiał. Że tak, taką klamrą zepchniemy. Nie tyle, nie wiem czy musiał, ale być może powinien. Tak, słuszne stwierdzenie, bo widzę przynajmniej no w tym wypadku jednego zawodnika, który mógłby dostać o jeden start mniej na rzecz właśnie Janka Kwecha. Mam tutaj na myśli niestety Mateusza Szczepaniaka, który w tym sezonie prezentował się całkiem nieźle. No, to jest takie duże rozczarowanie, jeśli chodzi, znaczy może nie, znaczy duże rozczarowanie to chyba cała drużyna Wilków, ale to jest największe rozczarowanie z tych dużych rozczarowań. Zobacz, tutaj też mieliśmy wzmocnienia. Wilki Krosno również wzmocniły się przed tym meczem. No i jak widać, te dwa fantastyczne ekstraligowe wzmocnienia razem przywiozły jeden punkt. Tak, no i w sumie co tutaj dużo mówić? No Jan Kwiech to już tam... Było wzmocnienie, ale oznaczało osłabienie, tak można powiedzieć. No, tak, no jakby nie patrzeć, no Kamil Marciniec, po nim więcej się spodziewano, ale czy Seweryn Orgacki, czy którykolwiek z juniorów w kadrze Krosno, no to nie są zawodnicy, po których się spodziewamy. Nawet już nie mówiąc tutaj o juniorach z Ostrowi, bo do nich to chyba nie ma nikogo w pierwszej lidze innego klubu, żeby ten porównywać. No może ewentualnie jednego Wiktora Przyjemskiego, może jeszcze kogoś tam, co teraz mi nie przychodzi do głowy, ale, no ale jednak no Wilki tutaj od samego początku miały problem z tą formacją juniorską, mimo to pojechały świetną fazę zasadniczą. No i znowu gdzieś się zaczęły kombinacje, czy to z Orgackim, czy to właśnie z Marcińcem, które nic nie dały. I jest to jest. Chociaż no mówię, tutaj na juniorów absolutnie nie można zwalać, jednak zdecydowanie więcej oczekiwano po Szczepaniaku, po Wojdyle. No i jak sobie policzymy średnią 8+1 w 6 startach, Milik 9 w 6 startach, no to ani Musielak, ani Milik tutaj też nie zrobili nic wielkiego. To prawda. Dodam jeszcze jedną ciekawą rzecz, że Wacław Milik pokonał dwóch przeciwników w całym meczu, a przywiózł 9 punktów, więc on głównie robił punkty na swoich kolegach. No dokładnie. I to też tam no, żadnych bonusów tutaj prawie nie widać. To jeden Musielak raz na 5-1 przyjechał, tak? W pierwszym meczu. Źle mówię. Pokonał tylko raz seniora przeciwników, a pokonywał głównie juniorów. To miałem na myśli, przepraszam. Zakręciłem się, bo pomyślałem o czymś kompletnie innym w tym momencie. No dobra, w każdym razie tutaj patrzę na Musielaka z jedyny bonus. W pierwszym biegu z Patrykiem Wojdyło przyjechali na 5-1. Już można było sobie ułożyć mecz. Oczywiście 5-1 w biegu juniorskim dla Ostrowi to było to, czego się spodziewano. No ale już można było jakieś tam teorie snuć, co się będzie działo dalej. I nagle od trzeciego biegu gospodarze ustawili się na własny tor. No i się zrobiła taka ostrowska masakra piłą mechaniczną. A jak typowałeś to spotkanie na zapowiedzi? No, nie pamiętam, ale na pewno stawiałem na coś dużo bliższego remisowi. Chyba stawiałem na Ostrowie w tym meczu, ale jednak tak, żeby w Krośnie mogło być w drugą stronę i bliżej remisu w dwumeczu, ale na pewno nie stawiałem na coś tak olbrzymiego. Tego to się chyba nawet sami Ostrowianie nie spodziewali, powiem ci szczerze. No, to naprawdę... I tutaj ciężko nawet mówić, żeby jakoś jeździli oni wybitnie, bo tu chyba faktycznie się skupimy na tym, jak kiepsko pojechało Krosno. Ja,
szczerze mówiąc, jak tak patrzę na te wyniki, to ja nawet nie wiem, czy można, no chyba najmniej pretensji można mieć do Patryka Wojdyło, bo trójkę zrobił, okej, okay, Lebiediew też tam zrobił, ale miał dwie trójki, a reszta tam 0-0-1, a Wojdyło no 3-1-0, czyli mniej więcej to, czego można się było po nim spodziewać, ale reszta no pozawodziła kompletnie, no i tych juniorów też tam nie liczy. Nie? Mhm. A widzisz, a ja z kolei będę się upierał przy tym, że to Ostrowia pojechała tak dobrze. Bo zobacz, bo jak już się przełożyli, jeszcze ta pierwsza seria wyglądała jakoś. Pomimo tego, że już szło w stronę Ostrowian, to jeszcze ta pierwsza seria wyglądała jakoś, ale cała reszta tego spotkania, no to już był start, ewentualnie gdzieś tam do szczytu drugiego łuku, już nie było w ogóle o czym rozmawiać i Ostrowianie odjeżdżali, no po prostu. No gdyby Nikolaj Klint akurat miał ten swój lepszy mecz niż gorszy, bo przecież wiemy, że Klint jeździ bardzo w kratkę, chyba najbardziej w całej Ostrowi, no to by było już blisko 70 punktów, a tutaj jest 4 plus 2 tylko i to chyba uratowało jeszcze jakoś tamten, nie wiem czy tu można mówić o jakimś wizerunku Wilków, żeby to coś ratowało, no ale jednak, no 30 punktów to nie 20. No to się zgadza, 30 punktów to nie 20, no. Wiesz, to jest takie spotkanie z rzędu tych, o których nie wiadomo za bardzo wiadomo co powiedzieć. No dokładnie, no możemy mówić, że to się odbyło na 14 punktów, a nie 15, tak? Czemu gdzieś tak. Tam... No, najbardziej przykrą rzeczą tym wszystkim jest to, że to był finał. I że ten finał tak naprawdę, moim zdaniem, zamknął totalnie grę. To już w rewanżu nie będzie w ogóle czego zbierać. No 30 punktów. Dobra, wiem, był taki mecz pomiędzy PSŻ-tem Poznań a Polonią Bydgoszcz, tak? Tam było jeszcze więcej. Natomiast wiesz, to jest moim zdaniem raczej taki przypadek trochę odrębny, bo to się nie zdarza codziennie, że odrabiasz, wiesz, po około 30 punktów straty na swoim torze. Nie, no nie wiem, co musiałoby się tam wydarzyć. No co, no pani Marta Półtorak musi sypnąć trochę groszem, chyba żeby te motocykle w ciągu, no już teraz, no powiedzmy całego tygodnia, tak? Ale w tej chwili to już zostało 5 dni chyba do tego meczu, tak? Wtorek, środa, czwartek, no. Mniej 6 dni. Nie wiem, skąd by musieli ściągać te motocykle i komu by musiało zależeć, żeby pomóc Krosnu, no bo jednak myślę, że mieć rywala, okej, Ostrowia, świetny zespół, świetny trener, świetne szkolenie juniorów, mają absolutnie ambicje i myślę, że mają powody, żeby myśleć, że jeżeli awansują do Ekstraligi, to wcale nie spadną z niej z hukiem już w pierwszym sezonie. Ale też myślę, że nikomu w Ekstralidze, czyli tam, gdzie te motocykle by ewentualnie, skąd można by te motocykle pożyczać, zwłaszcza, że tamci zawodnicy już zakończyli w większości sezon, nikomu tam nie zależy, żeby mieć takiego rywala jak Krosno po prostu z budżetem Marty Półtora, która wiemy, co robiła w Rzeszowie i jak mocno teraz inwestuje w Krosno. Lepiej mieć jednak Ostrowie drużynę sportową po prostu, która nie ma takiego zaplecza finansowego, więc no jest trochę mniej groźna, bo jest jednak tylko czynnik sportowy. W sporcie się wszystko może zdarzyć i w sporcie można to i można to rozstrzygnąć jakby rywalizację na swoją korzyść w sporcie, a jednak jeśli dojdziemy do tego, że zacznie gdzieś tam się sypać grosz za groszem, więcej pieniędzy, więcej sponsorów pewnie, no to już trochę się te inne kluby pewnie z mniejszymi, jak to mówiłem, garniturowym zapleczem, tak? Jednak będą gdzieś troszkę na pozycji przegranej. Okej, okay, bardzo ciekawe spostrzeżenie, powiem ci, nie wpadłbym na coś takiego chyba. No tylko szalone umysły mogły wpaść na to. Tylko tak szalony umysł jak mój mógł wpaść na taki pomysł. Okej, okay, szanujemy cię Wojtku, w porządku, masz prawo do wygłaszania własnych teorii. Oczywiście mówię tu bardzo pół żartem, pół serio. Natomiast ja dlaczego uważam, że Ostrowia nie wypuści tego z rąk? Po pierwsze, bo jest dużo równiejszą drużyną. Nawet mając tam Nikolaja Klinta, tak? No to masz, wiesz, no bardzo doświadczony zespół. Masz Iga Pińskiego i masz Walaska, masz świetnego Hansena w tym sezonie, który jest chyba, znaczy na pewno najlepszym 24 w pierwszej lidze, tak? Jest Oliver Bertson, który jeździ w Grand Prix. No a w Krośnie jedyny zawodnik, którego może być w 100% pewni, jakkolwiek to nie brzmi, to jest Tobiasz Musielak, bo on pokazywał przez cały sezon, że takie mecze jak ten zdarzają mu się wcale albo bardzo rzadko, bo i Andrzej Lebiediew potrafił pojechać na prawie komplet, a w następnym meczu pojechać na 5 punktów. To samo potrafił zrobić Wacław Mili, który już pokazuje to nam od bardzo dawna, że to nie jest to w ogóle zawodnik, na którego można liczyć, że nie można liczyć na jego równą formę przez dłuższy okres czasu, tak? Czy Patryk Wojdyło, no fajnie wyglądał w drugiej lidze, fajnie zaczął ten sezon. No ale... To jest taki zawodnik, który w pierwszej lidze może być takim uzupełnieniem składu właśnie dla takich zawodników. Takim zawodnikiem jak jest teraz, tak mówisz. 24, ktoś musi tam jechać, okej, jest Wojdyło, parę punktów dorzuci, ale to nie jest zawodnik, na którym
budujemy swój wynik, tak? On ma tylko dokładać pojedyncze punkciki i to robi. I okej, tacy zawodnicy też są potrzebni. No i przede wszystkim formacja juniorska, no ale to chyba tak, już... Tak, właśnie chciałem do tego przejść, mówię, i nie ma, nie ma co dalej mówić, do Szczepania jako samo i juniorze, nie? No nie ma co mówić tutaj jakby o formacji juniorskiej. Dostaliśmy tutaj komunikat, że zapomnieliśmy przypomnieć wam, drodzy widzowie. Drodzy widzowie, drodzy widzowie, drodzy widzowie. Gdzie są Bicki w górę? Adam się pyta, bo jest już zdegustowany i powiedział, że jak nie będzie tutaj za chwilę jakiegoś wzrostu Bicków, jak nie będzie tu 50 Bicków, to nie startujemy z live'em ekstraligowym i wcale nie pochwalimy Sparty Wrocław za zdobycie złotego medalu, a Motoru Lublin za bardzo fajny sezon. Więc no wiecie, 13 łapek w górę nam jeszcze brakuje, 13 Bicków. Jeżeli nie będzie... No to sami sobie to zgotowaliście, drodzy widzowie. Ludzie ludziom zgotowali ten lot. No, tak jest. Człowiek człowiekowi wilkiem, jak to mówią, tylko... A kiwi, kiwi, kiwi. A kiwi, kiwi, kiwi. Tylko te krośnieńskie wilki takie jakieś bezzębne, no. Takie jakieś bezzębne, niestety. No, nie no, przykro mi było. Naprawdę było mi przykro, bo spodziewałem się, że to będzie finał, że to będzie, wiesz... Może nie tak fajnie jak w Ekstralidze, bo wiadomo, poziom zawodników jest troszeczkę inny. Nie mówię gorszy czy lepszy, ale spodziewałem się... No nie, nie, na pewno nie tak. Na pewno nie tak. Po prostu the final. To się zgadza, Wojciech. No i co? No i finał w niedzielę będziemy oglądać na zasadzie... No, podhaczony, 76 przekroczone, dziękuję, jedziemy. I nie zdziwiłbym się. I nawet bym tego bardzo chciał, aby juniorzy Ostrowi pojechali maksymalną ilość biegów. Tak, żeby seniorzy poddawali im punkty. Myślę, że to jest do dogadania. To już chyba jest nawet do dogadania przed meczem, tak? Tak mi się wydaje. Że w razie gdyby jakieś dramaty się działy, oczywiście wszystkie ustalenia lądują w koszu i walczymy o zwycięstwo, wyciągamy największe armaty. Co wcale nie znaczy, że tymi armatami się zaraz nie okażą Krawczyk czy Szostak. Bo na przykład... Prawda. Benson w sumie też nie jest jakimś równym zawodnikiem. Mówisz, że jeździ w Grand Prix, no ale on tam jeździ, a nie się ściga. Ja nie powiedziałem, że on się tam ściga, powiedziałem, że jeździ. Właśnie, że jeździ, no to wiesz, w Grand Prix to było już paru zawodników, którzy jeździli z dziką kartą i taki zawodnik na przykład jak było Grand Prix Nowej Zelandii, Jason Bunyan, którego ja pamiętam tylko z tego, że jeździł w tych kamizelkach, co przy upadku się nadmuchiwały i było to widać też w trakcie Grand Prix. Mhm. Była okazja to zaobserwować. Tak. Wiesz co, jeszcze odnośnie tego spotkania, bardzo, ale to bardzo przyjemnie wyglądał praktycznie komplet na stadionie Ostrowi. Też nie widziany od bardzo dawna. No, to też prawda, no... Wiesz, teraz zupełnie to... różne jest, można powiedzieć, że Ostrowia jest, znaczy, że Ostrów Wielkopolski jest miastem, który jest głodny tej Ekstraligi i chyba awans Ostrowian będzie czymś pozytywnym dla ogólnie Ekstraligi, bo no, Ostrowianie ostatni raz jeździli w 90. Którymś, czyli też bardzo dawno. Tak, no potem więc... był taki twór KM Ostrów jeszcze, nie? Niebieski, zieloni, tak, ale no jakby cokolwiek byśmy nie wiedzieli. Inaczej, Ostrów, no to jest znowu takie zgadywanie, co jest w danych mieście. No w Krośnie oprócz Żużla nie ma nic. W Ostrowie mają koszykówkę. Zresztą chyba nawet, nie wiem, czy to jest inna sekcja, czy tylko wspólna jakaś historia Ostrowi, no ale powiedzmy, to są główne rzeczy, które są w Ostrowie. W Poznaniu, no nie mówię, że nie ma klimatu na żużla, bo ja pamiętam, jak tam po 10-15 tysięcy chodziło na mecze, no ale jest, do wyboru jest oczywiście piłka nożna i to w dwóch wersjach, Lecha i Warty, jest hokej na trawie w wersji aż czterech klubów, jest rugby już teraz na poziomie Ekstraligi, bo Poznania awansowała w tym sezonie, no jest w czym wybierać naprawdę w Poznaniu, no a Krosną nie ma wiele i Ostrowia też nie ma wiele i Lublin nie ma wiele, stąd pewnie też taki klimat, a w Warszawie no to już masz kompletnie wszystko i tak naprawdę, żeby tam zbudować żużel, to no nikomu nie zależy, bo można sypnąć na coś, co już jest. Tak, właśnie tutaj Adam przypomniał mi bardzo fajną rzecz. Dziękuję Adam, że zadałeś to pytanie na czacie. Co myślisz, Wojtek, o wykluczeniu Grzegorza Balaska po tym ataku na Tofika? Pamiętasz tą sytuację? Tam był jeszcze taki atak. Nie lubię się angażować w takie kontrowersje. Nie, no. Zresztą tak bym musiał sobie przypomnieć dokładnie całą sytuację, bo przyznam, że Walasek od krawężnika próbował wypchnąć Musielaka w płot i tam doszło do kontaktu. Deflektor dość mocno zaparkował w przednim kole Tobiasza Musielaka. Musielak na motocyklu się utrzymał i kontynuował normalnie jazdę, ale sędzia przerwał bieg i wykluczył Grzegorza Walaska. No tak, to
To, tak, teraz sobie przypominam, bo faktycznie ja ten mecz, przyznaję, oglądałem jednym okiem, bo byłem w trasie wtedy, ale teraz tak, no i to jest według mnie całkiem dobry przykład tego, że nie musi być upadku, żeby była czyjaś wina i żeby sędzia wykluczył, przerwał bieg i wykluczył. Według mnie to taki dobry materiał, żeby później szkoleniowy dla sędziów i może też tam dla dziennikarzy, żeby właśnie takich nie było. Oczywiście kwestia tego, czy uznać, że to jest wina, bo no bo okej, okay, jeżeli co uznajemy faktycznie za winę zawodnika, że doprowadził do upadku, przeszkodził w jakiś tam sposób niezgodny z przepisami w wykonaniu jakiejś skutecznej akcji. Myślę, że tak to trzeba nazwać. Tak więc no ja. Jest... Mówiąc wprost, no wytrącił gościa z równowagi, on mało z tego motocykla nie spadł. Dalej jechał z tyłu, tak? Już jechał bardziej z tyłu, już ten jakiś tam stracił trochę tego swojego impetu i dystansu, tak więc jak najbardziej się zgadzam, aczkolwiek z takich sytuacji jest, po pierwsze takich sytuacji jest mało, bo jednak w większości się zawodnicy przewracają. I pewno nie jeden by w takiej sytuacji się przewrócił, nie byłoby w ogóle żadnej dyskusji, czy Walaska wykluczyć, czy nie. I nawet znam takiego jednego, który by się przewrócił na 1000%. Ja znam takich paru, więc nie wiem, o którym... nie, no ale okej, okay, no generalnie chodzi o to, że w takiej sytuacji to zawodnicy sami się gdzieś tam narażają, bo okej, okay, jest coś takiego jak kontrolowany upadek i fajnie, bo tego się trzeba nauczyć w żużlu, bo to się często dzieje. Natomiast no... Jednak każdy upadek jest ryzykiem, bo nie wiesz, co się. Nie możesz trafić pod bandę, próbować się wykaraskać, a tu zaraz ktoś w ciebie wjedzie. Zawsze to jest ryzyko. Więc nawet jeśli uważasz, że kontrolujesz, to za chwilę ci banda dmuchana tak odbije motocyklem i ci udowodni, że wcale tego nie kontrolujesz. Tak więc jak najbardziej jestem za tym, żeby jednak. Żeby jednak nie upadać. Tylko żeby faktycznie próbować jechać, ale żeby sędziowie sami z siebie przerywali wyścig, wykluczali, żeby sprawiedliwości stało się zadość. I to samo mam tutaj, tak przychodzi mi do głowy, żeby w piłce nożnej było tak samo, że jest faul w polu karnym, ale jak nie upadnie, to się nic nie stało, sędzia puszcza grę. I stąd potem jakieś upadki pewnie nienaturalne, chociaż przy faulu, tak? I pytanie, czy to jest naturalne, czy nienaturalne, czy był faul, czy nie, i jakieś wielkie kontrowersje. Tak więc ja jestem po prostu za tym, żeby jednak oceniać samo zdarzenie, a to, nie to, jaki skutek to miało w kontekście upadania, czy nie. No tak, ale za chwilę, wiesz, też eksperci w studio zaczęli mówić, że no tak, no ale to nie są szachy, to jest żużel, tutaj musi być kontakt, no ale moim zdaniem również to zostało trochę... przepisy zostały przekroczone i fajnie, że mu się tak się utrzymał, fajnie, że chciał kontynuować jazdę i brawo dla sędziego, że miał odwagę po prostu przerwać bieg, to co ty powiedziałeś, Wojtek, pomimo tego, że nie było upadku i właśnie do czegoś takiego powinniśmy moim zdaniem dążyć, tutaj też się również z tobą zgadzam, aczkolwiek to za chwilę wzbudza pewne kontrowersje, no bo za chwilę ktoś może powiedzieć, no dobra, no ale się utrzymał, albo tak jak już przytoczyłem wcześniej ekspertów w studio, no szachy to nie żużel, kontakt musi być, tak? Gdyby upadł, nie byłoby wątpliwości. Zresztą bardzo podobną rzecz powiedział też Złotousty Grzegorz Walasek, mówi, że on nie chciał go uderzyć, nawet Tobiasz Musielak miał pretensje o ten atak i chyba wszyscy byli zdziwieni, że Walasek został wykluczony. No, on się tłumaczył tym, że go tam bardzo wyniosło, że były fale na torze, faktycznie były i faktycznie było widać, jak ci zawodnicy, szczególnie w tym drugim łuku, podskakiwali, no ale taka jest decyzja sędziego i moim zdaniem była słuszna, albo inaczej, była zgodna z duchem sportu żużlowego, moim zdaniem. Według mnie zgodna po prostu z przepisami, a to, że eksperci w studiu mają jakieś swoje interpretacje, łącznie z panem Dębskim, który powinien stać na straży przepisów, a nie własnych interpretacji, no ale... Pan Dębski już tutaj zaimponował dwa razy, powiem ci. O, aż się zdziwiłem. No, ale nie, chodzi o to tutaj, że no, trzymamy się jakichś przepisów, żeby była jedna wykładnia i żebyśmy po prostu dbali o bezpieczeństwo zawodników i po to są przepisy, a nie żeby gdzieś tam jeszcze pompować tutaj emocje. No słuchajcie, no upadki są czasem efektowne, są ludzie jacyś tam, powiedzmy, no nie chcę ich tu nazywać psychopatami, ale tacy, którzy lubią sobie oglądać upadki, bo, które są jakieś tam efektowne, no. No co, no sam obejrzałem parę razy, jak Grosjean w Formule 1 tam wjeżdżał w tę bandę i ten samochód tam na pół się rozpada, tak więc no są różni ludzie i faktycznie są efektowne, zwłaszcza jeśli się kończą niegroźnie, tak? Ale kiedyś coś się stanie i się zdarzy, i będzie groźnie, no i co? I,
i dosłownie no, z małej chmury duży deszcz. Ja pamiętam, jak zmarnili Richardson, to myślałem sobie, nie, no widziałem 100 gorszych wypadków, gdzie po paru tygodniach zawodnicy wracali podkręcani na śruby, a tutaj no tak se po prostu upadł, nie ma gościa. No właśnie, to jest niestety sól tego sportu. Tak to można określić. Ale żeby nie było tak nieprzyjemnie, nasi widzowie spisali się na medal, 53 łapki w górę, także live ekstra ligowych się odbędzie i będziemy chwalić Motor Lublin i będziemy chwalić Spartę Wrocław i Stal Gorzów i Unię Leszczu też pochwalimy. Zawsze za coś znajdziemy, jakąś możliwość dla pochwały znajdziemy. To dla Damiana Ratajczaka. Dla Damiana Ratajczaka gratulacje. O, widzisz, i szybciutko poszło. No i chyba wam odebrałem robotę, bo teraz musicie znaleźć coś innego, a będzie trudno w kontekście Unii. To prawda. Dobrze, Wojtek, coś jeszcze masz do dodania na temat tego spotkania? I tak rozgadaliśmy się długo, bo się naprawdę długo zastanawiałem. Mocno się zastanawiałem, o czym tu kurczę pogadać, żeby to nie było, wiesz, 5 minut. No dobra, wygrali, cześć. Ale nawet nam to pykło, powiem ci. Pat mi przypomniał, co bym chciał powiedzieć. Nie umawialiśmy się na to, nie rozmawialiśmy, ale chyba umawialiśmy się, że nie będziemy o tym mówić, ale chyba teraz możemy, co? O Mateuszu Jabłońskim dobre wieści przekazać? Proszę. Jak najbardziej. Mateusz Jabłoński się obudził, kontaktuje, nawet samodzielnie oddycha z tego, co wiem, tak więc cuda się zdarzają po prostu na świecie i no i fajnie. To tyle a propos, też mówiliśmy o jakichś nieprzyjemnych wypadkach, że coś się zdarzy. Tutaj był bardzo nieprzyjemny wypadek, mówiło się, że cud będzie jak przeżyje dobę, a tu przeżył, kontaktuje i są bardzo dobre rokowania, tak więc trzymamy kciuki za Matiego. Tak jest. Mamy komunikat? Okej, okay. Adam mówi, że ma tutaj statystykę top 10 średnich w całym sezonie. Ze wszystkich klubów chyba rozumiem, tak Adam? Tak, Adam mówi, że tak, więc tam pan sobie już do was objechania, no ale tam pewnie niewiele się zmieni. Dobrze. Czy ta plansza nam już wskoczyła, bo jeszcze tutaj sobie nie widzę. Kupuję trochę. Tobie troszkę nas zlagowało. O, jesteśmy. Drodzy widzowie, już wiem dlaczego Adam tą statystykę wrzucił, bo pierwsze miejsce zawodnik bydgoskiej Polonii, Dawid Beliego, ze średnią 2,29. W ogóle już dobrze, 2,29 jest w porządku. Drugi Tobiasz Musielak, Wilki Krosno, 2,34. Paddy Tarasienko, drugi bydgoszczanin w trójce. Widzisz Adam, gdyby średnie dwóch najlepszych zawodników jeździły, to byście awansowali do Ekstraligi, a tak nie było was w playoffach. Zresztą tak samo jak Bukniarza, żebyśmy już nie zdążył tutaj pocisnąć w drugą stronę. Tak, Adam teraz mówi, że powinien zmienić loga, no właśnie. Ale nie wiemy na jaki, bo przecież okienko transferowe będzie otwarte dopiero 1 listopada. A ja bym się naprawdę nie zdziwił, gdyby część z tych rzeczy, tych plotek transferowych była wyssana z palca, jeżeli nawet nie, to że okaże się inaczej. Ja bardzo gorąco trzymam za to kciuki, bo powtarzam, fajnie jest sobie podywagować, fajnie jest porozmawiać o różnych opcjach i możliwościach i kto kogo chce ściągnąć, ale nie lubię, jeżeli ktoś uparcie twierdzi, że tak będzie na 1000%, bo tak i koniec, bo tak napisali mu w pewnej gazecie, na pewnym portalu. Trzecie miejsce. Sergiej Jacze, czwarty. Sergiej Łogaczow, Row Rybnik, 2,19. Brady Kertz, Orzeł Łódź, 2,19 również. Wiktor Kułaków, Wybrzeże Gdańskie, 2,16. Grzegorz Walasek, Złotousty Grzegorz Walasek. Można powiedzieć nieśmiertelny, niezatapialny. I zobacz, Wojciech, jeżeli Ostrowie awansuje, to jest bardzo duża szansa, że Walasek w tej Ostrowie zostanie. I teraz tak mówiąc już po prostu na chłopski rozum, no bo ktoś w tej Ostrowie będzie musiał jechać, jeśli chodzi o polskich seniorów. No, ale co, myślisz, że po jakimś tam przerwie od Ekstraligi Walasek nie dałby sobie rady z powrotem? Albo Rune Holta? To zapytaj Matiego, co by sobie poradził. Ja myślę, że są zawodnicy w pierwszej lidze, którzy by sobie radzili w tej Ekstralidze. Pewnie tam bliżej poziomu drugiej linii niż liderów, ale tacy też są w cenie. Oczywiście. Drugą linią niejednokrotnie wygrywa się spotkania, zresztą takie nawet jest. Albo stałe mistrzostwo. Dokładnie. O, kolejna pozycja, to jest pozycja numer 8, właśnie wspomniane przez ciebie, Rune Holta, 2,14, Andrzej Lebierie w miejsce 9, 2,14 i Patryk Hansen, 2,13. No trzeba powiedzieć, że te pierwsze 10 średnich jest naprawdę w niedużych odstępach. Jedyny U24 w tym zestawieniu, Hansen. Tak. Ale też nie można powiedzieć, że na przykład Luke Becker był słabym zawodnikiem U24.
Ale Luke Becker już zostaje w Łodzi. Przecież wczoraj poinformował pan Strzydlewski, że uścisnęli sobie to dłoń. Mnie również. Naprawdę również mnie to nie dziwi. W tej Łodzi też ktoś musi jeździć. Jak wiemy, tam chyba nie płacą jakoś źle. A zawsze jest to drużyna z potencjałem co najmniej na playoffy. To, że się nie udało w tym roku, nie udało się kiedyś tam wcześniej, nie znaczy, że się tym razem nie uda. Tak. Tak. Drodzy widzowie, to by było na tyle. Będziemy kończyć, bo już jest 20.52. Za chwilkę zaczyna się live ekstraligowy. Musimy tutaj pozmieniać przełożenia, dostosować się do nowych warunków, które zastaną nas na live'ie. Wprowadzimy parę zmian taktyczno, jakieś tam zmiany będą. Tak czy inaczej, Wojtek Nowakowski był dzisiaj z nami. Sport na nowo. Dzięki ci, Wojciechu. Dzięki serdecznie, Rafi. Dzięki wszystkim na czacie. Widzimy się w czwartek na zapowiedzi tych rewanżów. Tak jest. Dziękujemy również portalowi speedwaynews.pl za wsparcie. No i kłaniamy się do czwartku, tak? W czwartek. W czwartek będą zapowiedzi kolejnych spotkań. Także do usłyszenia. Cześć.